Cześć, ja jestem Bartek, a to są przygody latającego czarodzieja. Już 3 miesiące minęły od premiery tego drona, a wciąż jest problem z jego dostępnością. Zrobił taką furorę na całym świecie, że DJI ma problem z produkcją po prostu i z dostarczaniem ich do sklepów. Taka jest przynajmniej oficjalna wersja. Jest też taka, że to po prostu strategia marketingowa. Poprzez małą dostępność stał się obiektem pożądania. I teraz wszyscy go chcą mieć, a sklepy go nie mają. Mnie wreszcie udało się zdobyć swój egzemplarz i to w zestawie z Fly More Kit, czyli takim zestawem uzupełniającym go o chociażby 3 baterie czy hub do ładowania, ale do tego jeszcze przejdziemy. Dzisiaj unboxing po kolei i pierwsze wrażenia. Do recenzji będziecie musieli troszeczkę poczekać, bo muszę nim trochę polatać, żeby ta recenzja była obiektywna. Na pewno się na kanale pojawi. Dzisiaj już nie mogę się doczekać, żeby to wszystko rozpakować, dotknąć i przekazać Wam swoje wrażenia. Ale zanim zaczniemy, koniecznie zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, bo to pomaga mi ten kanał rozwijać. No to lecimy. Zaczynamy od głównego bohatera, czyli od Mini 3 Pro. Jest taka zielona strzałka, więc myślę, że jak za to pociągnę... Czekał tu na mnie. Od razu zdejmiemy tą folię. Te ramiona do tyłu. Składa się trochę inaczej niż Mini 2 i Mini 1. Dobra, trzeba pozdejmować. Bateria wysuwa się cała, nie ma z tyłu klapki, jaka była w poprzednikach. Co tu jeszcze mamy? O! Moja wersja to wersja z kontrolerem RC, czyli ta trochę droższa, ale postanowiłem, że zdecyduję się na ten kontroler. Wyjmiemy go z folii. Bardzo podobny do kontrolera, który mam w Mavicu 2, czyli do smart kontrolera. Tak wygląda. Pokażę Wam z drugiej strony. Kabelek do ładowania. Niestety wtyczki nie widzę, czyli standardy takie jak chociażby w Apple'u. Śrubokręt, gdyby była potrzeba wymiany śmigieł i śmigła zapasowe. Jeżeli chodzi o jego wygląd, który budził od początku sporo kontrowersji, jeszcze przed jego premierą, gdzie wyciekły jakieś tam filmy czy zdjęcia, dużo ludzi krytykowało ten wygląd. Zazwyczaj jak wychodzi coś nowego, coś innego niż w poprzednich edycjach, budzi kontrowersje, ma swoich zwolenników i przeciwników. Ja Wam powiem tak, na początku oczywiście dla mnie to też było zaskoczenie, ale ciężko by było mi oceniać tak naprawdę kwestię urody drona, bo jest to kwestia tak naprawdę w przypadku drona najmniej ważna i chyba tu się ze mną zgodzicie, ale on naprawdę nie wygląda źle. Uważam, że wygląda spoko, zbudowany jest solidnie, jak to produkty DJI. Ten plastik wydaje się nawet być solidniejszy, twardszy, niż w przypadku Mini 2, mimo że ważą tyle samo, bo to są drony z kategorii lekkiej, czyli do 250 gram i ważą tyle samo, natomiast różnica jest, a zaraz sobie porównamy, bo nie możemy tego porównania uniknąć. Tu warto sobie powiedzieć, że Mini 3 Pro nie jest bezpośrednim następcą Mini 2. Plotka głosi, że jeszcze w tym roku wyjdzie Mini 3 bez Pro. Będzie pewnie miał mniejsze możliwości, ale będzie bardzo podobny do tego drona. Takie są przynajmniej podejrzenia. Ale i tak uważam, że porównanie tych dwóch dronów jest zasadne. Dlaczego? Dlatego, że tak samo jak Mini 1, Mini 2, były to drony, które w swojej epoce, że tak powiem, były flagowcami w tej najniższej kategorii wagowej DJI. I bez wątpienia w tej chwili tą rolę pełni Mini 3 Pro, więc myślę, że warto takie porównanie sobie zrobić i zobaczyć, jaki skok w kategorii tych najmniejszych dronów DJI zrobiło. Mini 3 Pro jest zbudowany bardzo solidnie, od razu robi takie wrażenie takiego konkretnego drona. Faktycznie, biorąc do ręki, mimo że one ważą tyle samo i to czuć, że ważą tyle samo, ale jakby mam wrażenie, że Mini 3 Pro jest taki solidniejszy. Nawet chociażby tutaj dotykając tej górnej ścianki drona, ten plastik wydaje się taki grubszy, twardszy niż w przypadku Mini 2, choć tutaj też już było solidnie. Gabarytowo porównamy sobie Mini 2 do Mini 3 Pro. Jeżeli chodzi o sam korpus, to wygląda właściwie według mnie identycznie, prawie identycznie. Znaczy nie wygląda identycznie, ale gabarytowo jest identyczny. Jedyne co rzuca się od razu w oczy to przednie ramiona, które w Mini 3 Pro są znacznie dłuższe. Oczywiście śmigła, ale o tym już wspominałem. Tylne ramiona wydają się być prawie identycznej długości. No i właściwie tyle. Na wysokość
No trochę wyższy jest Mini 3 Pro faktycznie. Ale to może dlatego, że on jest ustawiony tak bardziej pod kątem. No i warto zauważyć, że przednie ramiona nie dotykają ziemi. To tylko taka wzmianka, bo nie wiem, co to wnosi do naszego latania. Oczywiście na pierwszy rzut oka rzucają się wielkie czujniki, szczególnie te z przodu, ale tu te, które wykrywają przeszkody z tyłu. Te z przodu, z tego co wiem, mają bardzo szeroki zakres działania. Oczywiście są też czujniki z dołu. To wszystko sprawia, że tak naprawdę dron przez te czujniki, teoretycznie przynajmniej, chroniony jest prawie dookoła siebie, w każdym właściwie kierunku, prawie w każdym, nie do końca. Natomiast tak czy owak, tak jak wielokrotnie podkreślałem w moich materiałach, nie ufałbym tym czujnikom tak w 100%, bo zawsze może się trafić jakaś gałązka, której on nie wykryje i no, będziemy mieć problem. Albo będziemy musieli korzystać z DJI Care, albo po prostu będziemy w plecy drona, który kosztuje plus minus 5000. Gimbal standardowo jest trzyosiowy, choć były podejrzenia przed jego premierą, że taki nie będzie. Nie wiem w sumie dlaczego, to by było chyba bez sensu. Natomiast teraz pozwala spojrzeć do góry, a oprócz tego obraca kamerę w pionie, czyli wertykalnie. Wówczas jest to, myślę, ukłon w kierunku osób, które tworzą na social media, na Facebooka, Instagrama czy TikToka i mamy piękny kadr pionowy. To daje dużo większe możliwości kreatywne dla osób, które chcą się tutaj pod tym kątem wykazać. I myślę, że to jest fajne rozwiązanie. DJI wróciło do tego po latach, bo bodajże w Mavicu Pro 1 była taka możliwość. No a teraz mamy ją tutaj. To też sprawiło, że jest tutaj u góry takie wycięcie kontrowersyjne właśnie dla niektórych osób, bo sprawiające, że on wygląda tak, jak wygląda. Ramiona naprawdę solidne, tutaj nie ma możliwości, nie ma dyskusji jak w przypadku Mini 1, on był dosyć elastyczny, tutaj te ramiona są sztywne, fajnie przy rozkładaniu czułem takie konkretny ruch, zablokowanie, nie ma wątpliwości, że to się w locie złoży, ale to chyba nikt tego nie podejrzewał po dronie marki DJI. Tutaj solidność jest po prostu w cenie. Wejście na kartę mamy z tyłu drona. Tutaj też mamy wejście, wtyczkę USB, przez którą pewnie możemy drona naładować. Aczkolwiek, tak jak mówiłem i zaraz do tego przejdziemy, w zestawie Fly More Kit mamy hub do ładowania wygodny, gdzie możemy sobie wziąć wszystkie trzy baterie i je naładować, a dron może spokojnie sobie czekać w plecaku. Z tyłu też, z tyłu góry możemy zauważyć otwory wentylacyjne. Choć dla samego użytkownika, który po prostu lata, robi zdjęcia i filmuje, jest to mało ważne. No, na pewno architekci DJI zaplanowali to tak, żeby się nie przegrzewał i żeby to wszystko po prostu działało. Drona Mini 3 Pro tego gościa możecie dostać w trochę w tańszej opcji z aparaturą, którą pewnie niektórzy znają właśnie z Mini 2, z R2S. Ja wybrałem wersję z tym smart kontrolerem, z kontrolerem RC bodajże, ale generalnie wygląda bardzo podobnie jak smart kontroler do Mavica 2 Pro. Nie ma tylko tych otwieranych anten, więc anteny są tu wbudowane. Natomiast fajną rzeczą jest to, że macie podobno jasny, wyraźny, widziałem u Przemka i wyglądało to nieźle, chociaż patrzyłem tylko przez ramię, ekran i nie musimy podpinać telefonu. No jest to na pewno duża wygoda. Tutaj na pewno można włożyć też kartę SD, co na pewno uczynię, bo będę chciał sprawdzić, jak nagrywa się również ekran i będę chciał Wam to pokazać. W dronach DJI często jest tak, że ludzie narzekają na korzystanie z osłony gimbala. Tutaj pierwsza rzecz właśnie, która mi się zrzuciła w oczy, że jest faktycznie dużo prościej i przyjemniej z tego korzystać. Naprawdę łatwo się zdejmuje i chyba jeszcze łatwiej się to zakłada. Bez użycia nawet krzty siły, bez problemu delikatnie wchodzi i dobrze, myślę, solidnie zabezpiecza gimbal w tym dronie. Bateria z tyłu wyjmowana jest w całości, nie ma żadnej klapki, która ją chroni, tak jak chyba już wspominałem. Ma takie zgrubienie tutaj z tyłu, które w pewnym sensie mają jakoś ochronić, natomiast i tak jest to delikatne urządzenie i no chyba nikt nie ma w planie robić jakichś crash testów. Bateria przynajmniej w teorii pozwala na latanie około 30 minut tym dronem, natomiast wiemy, że to tylko teoria, w praktyce zazwyczaj to wychodzi dużo krócej. Jeśli chodzi o jego możliwości, przynajmniej te na papierze, bo to co jest w praktyce to dopiero zobaczymy, to naprawdę robi wrażenie.
Myślę, że to jest naprawdę duży skok, skok milowy, jeśli chodzi o małe drony. Znacznie większa matryca, 1 przez 1,3 cala i światło 1,7, czyli bardzo jasny obiektyw. Myślę, że to pozwoli na wyzwolenie kreatywności po zmroku w słabym oświetleniu i będziemy bardzo mile zaskoczeni, ale to się okaże. Jeśli chodzi o wideo, 4K do 60 klatek. W slow motion, w trybie slow motion to będzie Full HD i nawet do 120 klatek, czyli naprawdę będzie to pozwalało na zrobienie solidnego, spektakularnego zwolnienia. No i przede wszystkim podobno 10-bitowy obraz po aktualizacji. No i oczywiście coś, na co wiele z tego, co wiem, osób czekało, czyli wreszcie w małym dronie DJI mamy Active Tracking, czyli śledzenie. Możemy sami siebie nagrywać biegając, jeżdżąc na motorze, na rowerze, czy też nawet samochodem. Jest tu też zoom cyfrowy, Full HD nawet czterokrotny. Myślę, że nie będę fanem tego rozwiązania, no bo zależy mi bardziej na jakości, ale jest taka możliwość. Tak jak już wspominałem, aby Mini 3 Pro był bardziej kompletny i bardziej praktyczny na co dzień, przyda się zestaw Fly More Kit. Zaraz zobaczymy, co jest dokładnie w środku, ale to, na co czekam, to są dodatkowe baterie i hub do ładowania. To na pewno, wiem z doświadczenia, ułatwi mi znacząco życie. Taki zestaw możecie dokupić do drona, oczywiście Mini 3 Pro, czy z takim kontrolerem, czy z tym bez wyświetlacza i jest dedykowany do obu tych wersji. No to lecimy z unboxingiem Fly More Kita. Oczywiście w pudełku, tak jak w poprzednim przypadku, mamy torbę. No dobra, torba jest identyczna jak ta od Mini 2. Zaraz Wam to pokażę. Tak też myślałem. Znaczy powiem tak, to jest ta sama torba, tylko ta jest bardziej znoszona. One są identyczne po prostu. Ja nie widzę tu żadnej różnicy. To tą sobie już odłożymy. A teraz zobaczymy, co jest w tej. Identyczna jak w Mini 2. Hubik. Co tam jeszcze w środku mamy? Mamy oczywiście dodatkowy kabel. Mamy zapasowe śmigła, już teraz mam tyle śmigieł. Wielu osobom ta torba może się przydać. Wiem z doświadczenia, że jest bardzo wygodna. Bardzo łatwo tutaj mieć ją na ramieniu i z boku sobie wyciągnąć na wycieczce, chociażby gdzieś tam na wakacjach, drona, mieć pod ręką również i kontroler, i baterię. Na pewno Wam się przyda i sprawdzi. Tutaj mamy hub. Hub z dwoma bateriami. To mi da dużo więcej latania, dużo więcej frajdy. Będę się czuł pewnie tam, gdzie będę szedł, po prostu zrobić jakąś realizację, czy pójdę sobie na wycieczkę, w trasę, robić vloga. Zawsze będę przygotowany, bo w zapasie będę miał mniej więcej około godziny w powietrzu, więc myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Łatwe też, ułatwiające życie jest też to, że mamy ten hub, który pozwala wsadzić te baterie, nie myśleć o tym, podłączyć do prądu, również tą, która jest w dronie, i one sobie po kolei będą się ładować. Właśnie po kolei, bo mamy tu do czynienia, tak jak u poprzedników, z ładowaniem szeregowym. Wiem, że zestaw Fly More Kit jest jeszcze trudniej dostępny niż sam dron Mini 3 Pro, ale warto o niego powalczyć i gdzieś sobie swój egzemplarz kupić, bo to się naprawdę Wam przyda. Mam taką opcję przy każdym dronie, bo właściwie czy to przy wszystkich miniaczach w mojej historii, czy przy innych dronach, też zawsze wszystkie baterie się przydają i myślę, że to jest super rozwiązanie, to co również Wam polecam. Polecam Wam też sklep Znów o Dronach, dlatego że mogłem liczyć tam na sprawną obsługę i mimo tej trudnej sytuacji z dostępnością Mini 3 Pro i zestawu Fly More Kit zostałem załatwiony perfekt. Od razu mówię, że nie jest to materiał sponsorowany, za to wszystko zapłaciłem, ale jest to sklep godny polecenia i po prostu mam takie poczucie, że chciałem Wam ten sklep polecić tutaj. Link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się przyda i pomoże Wam podjąć właściwą decyzję, albo przynajmniej spędziliście kilka miłych chwil w moim towarzystwie, oglądając ten odcinek. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to koniecznie zadajcie w komentarzu pod tym filmem. Jak trochę tylko nim polatam, to wrócę do Was oczywiście z recenzją, spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy jest to najlepszy dron na wakacje, dla vlogera, na social media, a może w ogóle najlepszy dron? Jeśli nie chcecie tego przegapić, to koniecznie kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zostawcie kciuki w górę, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!